Dobra, jesteśmy dziś na drugim powiatowym Dniu Bliźniaka. Co możemy powiedzieć o tej imprezie? Impreza, która wydaje mi się jest bardzo kolorowa i skierowana do bliźniąt w każdym wieku. W związku z tym, że mamy zarówno zamek dmuchany, mamy malowanie twarzy, mamy konkursy i zabawy z animatorem, więc wydaje mi się, że jest to impreza dla bliźniąt w każdym wieku. Ponadto będzie jeszcze losowana nagroda specjalna spośród wszystkich bliźniaczych par, które wypełnią kartę zgłoszeniową w dniu dzisiejszym, a będzie to profesjonalna sesja zdjęciowa. Ile bliźniąt zgłosiło się do Was w poprzednim roku? W ubiegłym roku ta liczba to było 24 pary. Uważam, że jest to bardzo dużo, jak na tak niewielkie stosunkowo miasto. Jak to jest mieć bliźnięta? Świetnie! No dwa razy więcej wszystkiego, ale jest wesoło. Wszystko razy dwa, ręce pełne roboty, jak to mówią, kosz prania, piekarnik brudny, ale dzieci szczęśliwe. Jak dzieci mają na imię, jeżeli możemy spytać? Lenka i Blanka. Dają w nocy spać, stwarzają jakieś problemy? Dają. Od czwartego miesiąca tak, teraz już zaczęło się mamo, ale już otwierają drzwiczki i same już otwierają drzwi do mamy. Co Pani sądzi o takich imprezach? Są potrzebne? Pewnie, że są. Taka integracja jest. My teraz byliśmy w lipcu w Czarnkowie na Dniu Spieczonego Bliźniaka. Jak najbardziej. Gdzie tylko są, to my się pojawiamy, bo można poznać inne mamy, wymienić się doświadczeniami. Ile lat mają bliźnięta? W jakim są wieku, przepraszam, nie możemy chyba mówić jeszcze o latach. Pół roczku. Za kilka dni. Dają w kości, jak się zachowują, jak się sprawują na razie? A w zasadzie są grzeczne. Grzeczne są. Powiedzmy, jak to jest mieć bliźnięta? To jest po prostu podwójna praca. Tak jak jedno, tylko że wszystko podwójnie i trzeba szybciej wykonywać. Dają w nocy się wyspać, czy przeszkadzają? Śpi Pani długo, czy nie? Moje dziewczynki to mają tak, że się najedzą i śpią. Najedzą się i śpią, także nie narzekam. Czy ma Pani kogoś do pomocy, ktoś pomaga, czy sama się z tym wszystkim boryka? Moja mama przyjeżdża. No i mąż oczywiście pomaga też. Jak to jest mieć bliźnięta? Duża radość czy dużo obowiązków? Jest wesoło i dużo obowiązków. Jak było na początku? Dziewczynki dawały spać? Było ciężko? Było lekko? Co możemy o tym powiedzieć? Wiem, że było ciężko, nie dawały spać. Jedna się budziła, druga spała i tak na zmianę. Druga się obudziła, to druga spała, tak? W jakim wieku są teraz dziewczynki? 5 lat. I jak jest teraz? Lżej? Fajniej? Zajmują się już sobą nawzajem? No, raczej to się tłuką, nie? Ale można to jakoś wytrzymać, jak ja to... Poleca pan to? Można wytrzymać. Polecam.